Przepraszam! Halo, halo! Dobra, cię podle. Byćku. Gościu! Ktoś tu szaleją, chłopaki. Pracuję tu na bramce, słuchaj, od zeszłego tygodnia. I żeś nie kojarzy twojego numeru rejestracyjnego. Ty musisz opłacić miesięczną daninę. Dobra, zaraz cię opłacę, ale podda się, byczku. No jeszcze... Idziemy napad pierdolnać. Kto? Ja jadę z wami? No, podda się. Kurwa, picikana będzie zły, no ale jadę, nie? Dobra, mogę z przodu, bo biegam z tyłu. Dobra, możesz. Ja napad mam, kurwa. Dobra, wsiadaj. No to nie, wysiądź. Kto, ja? Nie, czerwony. Weź go do bagola, włóż tego, że z tyłu. No jest. Bo ja z tyłu nie mogę, bo żygam, a nie chcę narzygać na tapicer. Jest. Dobra, mamy wszystkich już. Jedź. Zapinać się w pasy, czy będziesz jechał ostrożnie? Zapnij pasy. Siemano, chłopaki, wy też na napad? No pewnie, że zajebiście. Najpiątka. I ten Mercedes to w leasing, czy za własne? Czy możesz nie krzyczeć, bo u laryngologa miałem czyszczony miód z ucha i tak wszystko mnie drażni. Przepraszam. Proszę bardzo, można tutaj z tyłu włączyć w bagaju jakąś lampkę, coś, bo tak ciemno jak w dupie? Kurwa. Dobra, to jesteśmy ready, bieżemy ich w auta i lecimy już na ten, na bank, nie? Ale ma pępek ta dupa. Pogrzebałbym ci w pępku językiem. O, ma pępek, a pan ma przynajmniej autik, to moja dupa, to moja dupa. A to twoja, także... to już nic bym nie grzebał ci w językiem, nigdzie. Ale zgrzebalec tutaj, o, to już poważna sprawa. No ty, no. To co, napadzik, tak? Tak. No napadzik, chłopaki, co on to jedzie? Ale ja chcę siedzieć z przodu. To pakuj się, otwarcie. Ja chcę specjalne światło, instalację gazową w bagażniku. Ile tam ma osoby wyrwolone? Chodź, otwarłem ci drzwi. Pakuj się. Dzięki! Jesteś super! Co to dybałeś, kurwa? No zajebałeś mi auto, nie mam czym zakładników przewieźć, dawaj tutaj. Ten gostek. Ja mogę na pieszo iść! Spokojnie. Nie, na pieszo to będzie lipa. A taksówkę? To ja się mogę z nim przejść. Ja mogę na masce siedzieć, na masce mogę siedzieć. Ja bym posiedział na tej dziewczynie, ale nie kazał gościu. Więc siadaj ze mną. Dobra, dawaj, ale to do bagandy? Ja do bagandy nie idę, żygam tam. Tu jest klimatyzacja, ja mam pomysł taki, ten do bagażnika, tego biorę na kolana. O, ja bym chciał. O, ja chcę na kolana. Kurde, pogralibyśmy w kamień, papier, nożyce, ale no widzisz. Na radę, no skóry nas mordą. A może pan z przodu będzie chciał w państwa miasto zagrać, co? Widzieliście nowe nagie zdjęcia Riany? Nie, a pokażesz? Są no to... na tym piesełku. O, kurwa. Chyba dobijemy biznes. A to tam trzeba... Ja ci dam, mam premium. Dobra, a to ja będę oglądał, tylko tam nie mów nikomu. Dobra, ale nie kręć śmigłem, bo tam jest ograniczenie do 5 kręceń. O kurwa, a jak zatrzymam w połowie? No to w sumie... Wiesz co, nie próbowałem, musisz sprawdzić. Ty, no to tak zrobimy, ty mi podasz pasy, dobra, a ja będę kręcił śmigłem tylko na 50. O, do banku, chodźcie już, do banku. Już idziemy. Kurwa, marmury jakieś jebane. A skąd na to pieniądze? Kurwa, jak zimno, ciągnie od podłogi, ciągnie. A pierdolę. A tu oni pieniądze, czy diamenty grabiecie? Uprzejmie donoszę, że chyba już psy przyjechały. Pieniążki. I słuchajcie, na psach nic nie mówcie, nie? Nic nie mówcie. Ja będę wiercił, tak i tak. To nie sprzedaje mi się, halo. Ale u księdza wszystko trzeba mówić. U księdza można mówić, bo ksiądz nic nie powie. Nic. Jak w grób. O kurwa. Ja sam kiedyś chciałem pójść kiedyś na księdza, jak mi babki stare zaczęły opowiadać historię, to stwierdziłem, że to nie jest robota dla mnie. Nie ma co. Dobra, Stachy. Dobra, ustawić się tu wszyscy przy tym blacie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu wszyscy gdzie są. O kurwa. Wyłącz tę syrenę, kurwa. Komuś auto kradną na zewnątrz. Ja się nie mogę skupić, jak tu kobieta taka wzięła. To gra w papier kamienny. Z na wierzchu. Proszę pana, nic się nie dzieje, możecie wracać. Może pan tu na komputerze odpalić Netflixa tego Jordana, ten dokument? O. Przygląd się. A wy się zaloguj, ja bym te cycki zobaczył. Nie, przy pani nie ma. Nie, bo tu będzie przypał, Netflixa ta. Ale bo to ponoć można oglądać od 18 lat dopiero. Wszystko było wysłane. A co można oglądać od 18? Brzydkie rzeczy i kręcenie śmigłem. Ja chciałem Jordana, oni cały czas mówią o jakichś wzwodach. Jakie wzwody? Ta koleżanka uwielbia brzydkie rzeczy. Ta tutaj co chodzi? Ta. No bo ma pępek na wierzchu. Ja to robiła mi dzisiaj brzydkie rzeczy. Ojoj. No i z wszystkich siedzisz palić? Bym pokazał, jak stałem, ale...
Kolego, a nie masz jakiegoś Netflixa w pokoju na żywo? Ty ja bym oglądał. Witam, panowie, mają coś ten subskrypcji. Nielegalnego przy sobie? Siadaj ja na czarno, baw się z całą armią. Coś jeszcze dostałem. Po lewej. I co? Bo się zamyśliłem. Ma pan coś nielegalnego przy sobie? Chuj wie. To ja sprawdzę, żeby się nie miał przypał. Dobra. Ale później mi oddaj, mam spluwę. Mordo, to był okręt podwodny. Jest dym taki, że ja nie ogarniam, co się dzieje. Ale, ruszki uwagę. Jest dym. A tylko benzyna przeszła i widzisz, co się stało. Ale, musiałem wylądować na wyspie. Się? Proszę podejść sobie do negocjacji. Halo. Halo, słyszysz się? Słyszę, a czemu ty wszedłeś do środka? Wyjdź stąd. Z cytrynką. No, proszę pana, co się dzieje? Sprawdziłem teren. Nic się nie dzieje. Czemu ludzie są zakłóci? Wychylę się tu. Z cukrem bez bo mają taki fetysz. My tutaj uprawiamy seks grupowy. Nie no, nie wydaje mi się, proszę pana, co się dzieje? Czemu alarm jest włączony? Bo to nas podnieca. Bardzo. A gdzie byliście głośno bardzo? Dupą zahaczyłam, alarm mi się włączył. Aha. Koleżanka ma wielkie dupska. A jak wielkie? Tak ma, że... Ej. Ohoho. Zdrowa się potem do ciebie. Mówi pan? Cześć. No dobra. Kolega, który walczy o suba. Czemu celujecie do ludzi, proszę państwa? Co się dzieje? Proszę to powiedzieć. Zabawki są. Jakie zabawki? To pan rzuci mi jedną taką zabawkę. A mam pozwolenie? Ty ja się pobawię. A to nie dobra, z tej strony się za pierwszego stopnia. Z koła wejściowego do zabawki. No dobra, pasuje. Komu dać? Mi tutaj proszę radę podrzucić. A nie wiem, gdzie pan jest. Musi pan do mnie podejść. Ja się nigdzie nie wybieram. Czemu pan się nigdzie wybiera? Co się dzieje? Proszę mówić, no widzę tutaj chyba... Mam... Ty pan celuje do kogoś, ludzie są zakłóci. Coś mi to śmierdzi, proszę pana. To no, co by pan powiedział, że co tu się dzieje? No nie tak wiem, na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka? Odda. No, nie wiem, no orgia. No, to jakby pan ocenił sytuację. Jest okej? Okay? Rozdzielczość tutaj na ten, jest git? No. Ale coś zaradzimy może, nie? Trzy, pan podejdzie bliżej, pogadamy z tym, co pan na to? Pamiętajcie, że trzeba follow'a zostawić, to jest najważniejsze. No ja jestem blisko, na tyle gdzie blisko, pan że pana słyszę. A, to pan... Nie wiem, Maria, gdzie pan jest, chyba dobra. Z drugiej podejść. Sprawa wygląda tak, to jest napad na bank. Pan tu jest? O, no to sobie jeszcze dużo. Co chcesz? Dobra. Mamy żądania. A jak mam pozwolenie, to mogę mieć spluwę? Dobra, to tak, to możesz mi oddać? W środku, ile macie zakładników? To dobra, wsadź pomiędzy poślady. Czterech, albo pięciu. Pomiędzy poślady wsadzaj, to raz, nie mam kabury. Dwa, trzy, a cztery, pięć, lufa. Sześć. Dziękuję bardzo, to dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy, pięciu. O, pięciu, a napastników? Czterech? Pięciu. Pięciu napastników, tak? Tak jest. A nie szykuje pan? Proszę policzyć jeszcze raz, żebyśmy byli pewni. No, a ilu was jest? No ty też muszę wiedzieć, ilu was jest. Oj, to jak pan mi powie, ile pan jest zakładników, zapasników, jak mi wypuścisz jednego, to ci powiem, ile no nas to jest. Ja ci powiem, jak ty mi powiesz. To ja ci powiem, jak ty mi powiesz. To ja ci powiem, jak ty mi powiesz. No, nie wiem, nas 12 osób. Kurwa, czemu tak dużo? Nie, no, dużo, no taki napad. No i 10 osób w jednostce specjalnej. O, fajnie. Oczekuj. Dobra. Wstępne relaksacje. Moje pierwsze żądanie. Pięciu zakładników. To chcemy całego tira wódki. O Jezu, całego tira wódki, ale... Tak jest. Na co pan tyle wódki? No bo będziemy tutaj pić. Tutaj? Tak jest. Czyli nie chce pan stąd wyjść? Wyjdziemy jak skończymy, jak wypijemy. A co skończycie? No pić wódkę. Ale cały tir wódki to się na śmierć zabije. I przesuwam kutasem stołek. Gdzie pan? Co ty? Ja... My to wypijemy, to jeszcze my się wybieramy na picie. Podobne fetysze, podobne fetysze. To taki biforek. Pan z Rosji jest? O, opa. Z Rosji? No bo ja tam lubię wypić. Szybki build, szybki, ale śmiertelny. Pocierałem się. Dobra, to jak będziecie chcieli wyjść, to będziecie chcieli czekać na patykach, czy jak? Nie, waszym śmigłowcem uciekniemy. Nie no gdzie, no nie ma sens, proszę pana. Co mu? No nie mogę, no. No to jak się nie da jednym, to dwoma śmigłowcami. No to może czterema, zrobimy pościg. No mogą być cztery. Hugokopterem. No, pasuje. Ja mogę lecieć dobra z wami, bo chcę tą dziewczynę poznać. Co te auta robią przed bankiem, proszę pana? Chcesz ją poznać? No. Zapraszam. Kogo? To możesz... Zrobisz ze mną sobie zdjęcie na Insta, jestem taki skupiony. No nie wiem. A chcesz? Możesz mi pomachać palcem, że się zrobiłem. Dobra.
Co ty chcesz? Dobra. Nie no, słowo harcerza, że nie będę się przesiadał na nic. No, z twoim potem mi wyślesz. Ja taki skuty, wiesz. No. Kolega zrobi. Dobra. Ty, ja stanę tyłem, że widzieli, że kajdanki. Może ja będę do ciebie celować. No, ty do mnie celuj. Taki BDSM. Tak, tak. Jak jest? Kurwa, jest git? A ty możesz na miejsce, bo mnie już wkurzasz? Ja idę się oprzeć znowu, spokojnie. Tragedia, tragedia, kurwa, ty wodą leją. Taraj. Co? I dasz mi autograf, później twoja 16. Dobra, kto z państwa najbardziej się tutaj śpieszy? No pewnie, że tam. Dzięki. To tam podbij, nie? Żeby nie było problemu. Luzik. No to zostajesz? Nie, nie zdążysz już. Mam zdjęcie z jej pępkiem. A wy jak tam? No, trzech wypuśćcie z dwoma, sobie wyjdziecie. Ty. Czyli pan w coperce z Daszkiem? No, idę. A, to my palimy wroty, siema. Siemano! Te rybak, wracaj, ty zostajesz do końca. Super. Rybak. W trzech miało iść, no to jestem na trzech. Chodź tu, rybak. To pan nam trzech wystawia i może pan wrócić za szybę. Tutaj zapraszam. Siema. O, ta, na luzaku. Tam dalej. A, jak kiwa, no już. Ta. No sorry, pan... szybciej nie możemy, nie? No tak. Luz. Pan z Supremem do mnie, a pan tutaj wrzucił spodniak do kolei. Dobra. Żebyśmy my też Wiktorię wymienili dobrze. I tak dalej i jeszcze zabrali tak wiele. Witam pana. Siemaneczko, możesz mnie rozkuć? Dobra, tylko przeszukam pana, okej? Okay? Pytając są procedury. Mam spluwę, ale mam pozwolenie. Oczywiście. Witam pana Mike 60, Mike Alfonso. Czekaj, pokaż jeszcze raz, bo nie wierzę. Żeby tam nie było żadnych... Proszę. Aha, faktycznie, no dobra. Dobra. Przyszukam teraz pana. Pan posiada licencję, tak? No, na pistolet mam. Dobrze, zresztą pan tutaj na słowo, gdzie pan ma dowód. I pomiędzy pośladkami koło spluwy, bo ja mam, nie zabrałem kabury i pomiędzy pośladami mam spluwę i dowód. Kurde, nie chcę tam grzebać, to może pan odkuje, pan wyjmie sobie. Nie mam problemu. No dobra. Już w momencie, o, już jest, och, kurde, łapie mi spuchły. Wydaje, że tutaj lekarza jakiegoś chce. Okej. No, i dowodzik, tak? Że będzie potrzebny lekarz na miejscu napadu, mamy osobę... To jest mój dowód! Dobra, dobrze, ma pan licencję. Trzeba będzie pukać. Sprawdzisz się pana w bazie. Panowie, jak wam dzień minął dzisiaj, powiedzcie mi. Jeszcze pogadam z wami, póki się przygotuję, tak, nie? Jak nam dzień minął? No. Dobrze, ale będzie lepiej, jak was zgubię. Ja cały dzień walczyłem z rozpoczynieniem mgły na przykład. A na przykład z ubezpieczenia dostanę za... No ja na psychotropach jestem. Za ten, za nerwy coś? Oczywiście nielegalnie tam zostanę. No to pan musi się zgłosić do rządu albo... No nie jestem w stanie panu niczego tutaj dać w zamian. Pan zakładnik tutaj. Okej, dobra. Jestem oburzony. To i zamawiam taksy i spierdalam. Dobra, miłej strzelaniny! Jest w porządku. Dobra, do widzenia. Mówię, tutaj trochę mi na psychikę siada, że mnie zamykają z pierdolami. To jest. Słuchaj, masz numer na taksówę jakąś? Pewnie. To weź zadzwoń, poczekamy tutaj.